Wiarę widać po tym, w jaki sposób bierzesz krzyż. W jaki sposób bierzesz krzyż. Kto chce być moim uczniem, niech podniesie, dosłownie trzeba by tak przetłumaczyć, niech podniesie swój krzyż i idzie za mną. Miłosierdzie i podniesienie krzyża. Dwa znaki, po których widać wiarę, one są takie, że można o nich właściwie mówić razem, bo miłosierdzie odnosi się najczęściej do krzyża, który dźwiga ktoś inny. Więc można by powiedzieć, te czytania w sumie mówią, że naszą wiarę widać po tym, jak podnoszę krzyż drugiego i jak podnoszę swój krzyż własny. W życiu tych dwojga, kardynała Stefana i matki Elżbiety, krzyż widać bardzo wyraźnie. Widać też nie tylko, że musieli się zmierzyć z krzyżem, ale też widać, co tak naprawdę znaczy po chrześcijańsku krzyż.